Arek, jak czujesz się w roli trenera bramkarzy? Czy oglądając wydarzenia boiskowe, interwencje bramkarzy z poziomu ławki rezerwowych, masz czasem ochotę wbiec na boisko, wkroczyć do akcji? O, powiem szczerze, że bycie trenerem to jest całkiem co innego niż bycie bramkarzem. Nie? Jesteś na ławce rezerwowych, nie masz tak naprawdę wpływu na nic, co się dzieje na boisku. Jedynie co możesz zrobić, to przygotować jak najlepiej swojego zawodnika, swojego bramkarza do zawodów. No ja jestem też taki, że po prostu nie usiedzę w miejscu. Muszę cały czas na tej ławce chodzić, gdzieś tam podpowiadać. Wielokrotnie z sędziami technicznymi tam mamy nieraz dyskusje, że dlaczego tak, czy dlaczego inaczej zagwizdali. I myślę, że zdecydowanie lepiej jest być piłkarzem i grać w piłkę. Jak mogę komuś doradzić, to niech gra w piłkę jak najdłużej tylko może. Ty w ostatnich latach pracowałeś w Motorze Lublin, w ŁKS-ie, w reprezentacji Polski do lat 18. Dzisiaj jesteś w Górniku Łęczna. W Górniku, z którym w zeszłym roku awansowaliście do Ekstraklasy. W tym roku w tej Ekstraklasie się utrzymaliście. Czy czujesz, że jesteś we właściwym czasie i we właściwym miejscu? Myślę, że tak. To na te pierwsze moje przygody jako trenera z tymi klubami, które wymieniłeś, to było tak, że ja też byłem akurat w tamtym momencie byłem dosyć mocno chory, bo ja jeszcze się wtedy dializowałem. Wtedy Piotr Świerczewski pracował w ŁKS-ie, pracował w Motorze Lublin. Zawsze z sobą mnie zabierał, żebym tam gdzieś nie siedział w domu i nie myślał o innych rzeczach, i chwała mu za to. Czyli jeszcze wtedy nie mogłeś tych obowiązków wypełniać całkowicie? Znaczy, wypełniałem je całkowicie, tylko byłem uzależniony troszeczkę od szpitala, bo co drugi dzień musiałem się stawić w szpitalu i 5 godzin się dializować. Nie? Także to jakieś tam może było utrudnienie, ale można było jakieś tam lekkie utrudnienie, ale mimo wszystko można było z tym żyć. Nie? Z Górnikiem utrzymaliście się w Ekstraklasie. W jakim stopniu to utrzymanie w Ekstraklasie jest zasługą waszego bramkarza, twojego zawodnika Sergiusza Prusaka? Znaczy, no, na pewno zasługa jest całej drużyny w tym, że utrzymaliśmy się. Wiadomo, że Beniaminek zawsze ma problem, jeżeli chodzi o pierwszy sezon po wejściu do Ekstraklasy. Była nerwówka w końcówce, ale myślę, że też na tyle dobrze wyszkoliłem Sergiusza, to już jesteśmy drugi rok, gdzie razem pracujemy, awans do Ekstraklasy i teraz pozostanie w najwyższych rozgrywkach w Polsce. Myślę, że tutaj duży był jego wkład. No nie oszukujmy się, że w tych meczach w całym sezonie, tak jak patrząc na cały sezon, to bronił bardzo równo, nie popełniał większych błędów, a zwłaszcza w tej rundzie teraz wiosennej. Miał kilka fantastycznych meczów, które po prostu też pomogły nam w utrzymaniu. A ty masz takie wewnętrzne poczucie, że po przyjściu do Górnika Łęczna pomogłeś mu w znacznym stopniu rozwinąć jego umiejętności? Ja myślę, że tak. No, myślę, że w wieku 36 lat nie wiem, czy kiedykolwiek Sergiusz Prusak myślał o tym, że awansuje do Ekstraklasy, a zdarzyło się tak. Jednak pokazuje to dalej, że marzenia trzeba mieć i do nich dążyć. Myślę, że jest duży postęp, ale to no wiadomo, to też nie jest w 100% zasługa tylko moja, bo też jest i drużyna, jego koledzy, którzy też mu pomagają na boisku, są też inni trenerzy, ale ja jako, patrząc na umiejętności bramkarskie, to muszę powiedzieć, że jest ogromny progres i Sergiusz Prusak na dzień dzisiejszy jest jednym z lepszych bramkarzy w polskiej lidze. Ty w Górniku współpracujesz z trenerem Jurijem Szatałowem, z jego asystentem Andrzejem Rybarskim. W wywiadach podkreślasz, że wszyscy macie bardzo silne, mocne osobowości. Czy to oznacza, że stwarzacie piłkarzom pewien rygor, że kiedy nie idzie na boisku, oni wchodzą do szatni i tam czeka ich prawdziwa suszarka? Nie, no jeżeli chodzi o takie sprawy już trenerskie i prowadzenie zespołu, no to wiadomo, że odpowiada pierwszy trener, czyli trener Szatałow. I to on, jeżeli jest na przykład mecz i coś na przykład nam nie wychodzi na boisku i jest przerwa, no to on wtedy dyryguje drużyną i mówi, co trzeba poprawić, i to on ma taki decydujący głos i to on odpowiada za to. Jeżeli chodzi o te charaktery, no to każdy coś chce wnieść do tej drużyny. Nie chce po prostu stać i przychodzić do pracy, odwalić te 2 godziny, nie odzywać się i robić swoje i pójść, tylko zawsze mamy jakieś tam pomysły na to, żeby być cały czas lepszym. Niejednokrotnie są to pomysły, które się tam może nie zgadzają i nie jesteśmy do nich przekonani w 100%, ale dyskutujemy dosyć mocno i ostro, ale mimo wszystko widać, że efekty są, także trzeba o tym dyskutować. Pytałem o tą suszarkę w szatni, dlatego że w Polsce z takiej suszarki słynął trener Janusz Wójcik, między innymi on. Trener, który ciebie powołał do kadry olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie w 1992 roku. Jak ty zapamiętałeś jego takie dosyć niekonwencjonalne metody motywacyjne, tak to nazwijmy? Ja powiem szczerze, że trener Janusz Wójcik
to był najlepszy trener, jeżeli chodzi o motywację, którego miałem. To naprawdę, można mu zarzucić wiele rzeczy, ale nigdy nie wolno mu zarzucić tego, że on nie potrafi zmobilizować drużyny. To był jedyny trener, który potrafił to w 100% zrobić, nie? Oczywiście tam różne chodzą legendy o tym i niejednokrotnie przywoływał różnego rodzaju miejscowości, o których nawet nie miałem pojęcia, że istnieją na mapie Polski, ale naprawdę był mistrzem w tym. To też nie jest przypadek, że za niego drużyna olimpijska zdobyła wicemistrzostwo w Barcelonie. Także tutaj był mistrzem i mogą niektórzy trenerzy od niego brać przykład. A ty miałeś wtedy 18 lat. Zdarzyło ci się wtedy, jako takiemu młokosowi dopiero wchodzącemu do drużyny, oberwać mocniej od Janusza Wójcika? Nie. On tak traktował mnie tak normalnie. On tam na mnie nie krzyczał czy coś, nie? Mieliśmy bardzo dobry kontakt. Myślę, że mnie bardzo szanował. Nawet było tak, że jak wróciliśmy z olimpiady, to ściągnął mnie do Legii Warszawa. Gdzieś tam mi zawsze pomagał. Zawsze ze mną był. Ja nie mogę na niego powiedzieć złego słowa. Uważam, że dzięki niemu wiele w życiu też zobaczyłem, osiągnąłem. Osiągnąłeś dzięki niemu, dzięki temu, że powołał Cię na te Igrzyska Olimpijskie. Ty na tych Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie nie rozegrałeś co prawda żadnego meczu, no ale byłeś w tej kadrze, zostałeś srebrnym medalistą olimpijskim. W jakim stopniu sama obecność w tej kadrze pomogła Ci w dalszej karierze? Musimy też pamiętać, że wielokrotnie pierwszy bramkarz Aleksander Kłak łapał kontuzję, bo był dosyć mocno kontuzjogenny. I ja wchodziłem wielokrotnie za niego w takich momentach już bardzo ważnych, w eliminacjach czy w tym decydującym meczu o awans do olimpiady. W tych dwóch meczach ja akurat broniłem z Duńczykami. I na pewno to mi dało duże doświadczenie życiowe. Ja grałem byłem wtedy w tej reprezentacji z wieloma wspaniałymi piłkarzami, którzy później osiągnęli ogromne wyniki sportowe w swoich klubach. Grali za granicą i byli tam czołowymi zawodnikami. Także miałem styczność też podglądać najlepszych na świecie i myślę, że to było ogromne doświadczenie, które procentuje do dnia dzisiejszego.